Cześć, z tej strony Tomek Kania, a to jest seria Kawa z Iwonką. Z wieloma z Was już się znamy, a dla tych, którzy trafili tu po raz pierwszy, mam nadzieję, że też tacy tutaj będą, parę słów takich informacji. Nazywam się Tomek Kania, jestem współautorem portalu Misja 52, inspiracje dla małżonków. I ten portal tak mniej więcej od niecałego roku troszkę stał się monotematyczny. A to dlatego, że w zeszłym roku zmarła moja żona po ciężkiej chorobie nowotworowej. Umarła 19 października 2020 roku. I od tego momentu tak dzielę się różnymi historiami właśnie z jej życia. Jak się zmagała z cierpieniem, jak przyjęła to cierpienie. Wiem, że te historie, mam takie informacje od ludzi, że też pomagają wielu osobom, pomagają mierzyć się ze swoim cierpieniem, ale też budować relacje małżeńskie. Bardzo mnie to cieszy. I stąd też pomysł na te nagrania. W ogóle pierwszy raz w życiu to robię. Wolę pisać niż mówić. Ale też to nagranie jest... Liczę na to, że komuś pomoże, mi też na pewno pomoże, ponieważ fizycznie żonę pochowałem, ale w głowie tak ciągle jeszcze nie daje jej odejść. Może dlatego, że się jeszcze nią nie nacieszyłem do końca, mimo że zdążyliśmy się pożegnać, ale też wiem, że nie wszystko o niej jeszcze powiedziałem, a wiem, że jej historia może jeszcze wielu osobom pomóc. No więc stąd te nagrania, proszę wybaczcie, jeśli gdzieś będą jakieś niedokładności. No a co więcej, no jestem tatą dwójki wspaniałych dzieci, Dominik i Hania. Prowadzę własną działalność. No i jakoś próbujemy żyć, radzić sobie w tej sytuacji. Jak to mój synek powiedział, można tęsknić i być szczęśliwym. No i też to bym chciał w tych nagraniach przekazać. To jest taki odcinek... Pierwszy wstęp, to krótko może o tym, czego się tu możecie spodziewać. Te odcinki będą ukazywały się przez całą jesień, w każdy poniedziałek rano. Pierwsza seria wrześniowa nosi tytuł Spróbuj i zobacz, co się stanie. I pokażę kilka takich historii z naszego życia, z życia Iwonki, gdzie podejmowaliśmy różne decyzje, czasami baliśmy się, nie wiedzieliśmy jak coś rozegrać. No i ta niepisana zasada bardzo nam pomagała. Druga seria październikowa będzie dotykać tego, jak Iwonka mierzyła się z cierpieniem, jakie przyjmowała. Odpowiem też na wiele pytań, które gdzieś tam się pojawiały w międzyczasie. To będzie seria październikowa i ona będzie nosiła tytuł A co jeśli Bóg chce mnie przez to przeprowadzić? A trzecia seria listopadowa dotknie tematu śmierci. Nosi tytuł Jak oswoić śmierć. Sam jeszcze nie wiem, jak ona będzie wyglądała. Natomiast też sporo takich pytań było. Jak wygląda ten moment przejścia? Czy da się na niego przygotować? Jak rozmawiać z chorą żoną o tym, że może umrzeć? Jak powiedzieć dzieciom o tym, że straciły mamę? No i na te wszystkie pytania postaram się, na ile umiem, odpowiedzieć. Może tyle tego wstępu. Zapraszam w każdy poniedziałek z samego rana na kanale YouTube'owym Misji 52 oraz na Facebooku. No co tu dużo mówić. Zapraszam serdecznie.